No i musieliśmy po prostu dyktować operatorowi tempo, że teraz do góry, teraz do dołu, teraz w lewo, teraz w prawo i generalnie rzecz biorąc tyle. Pytanie jest o to, czy to było zamierzone od początku w sposób, w jaki tłum będzie przechodził, czy też to wszystko było wymyślane na gorąco na planie. Tehát az, ahogy a tömeg fog vonulni, meg ahogy kinézett az egész jelenet, ez be volt-e tervezve előre, vagy esetleg van benne véletlen? Persze, hogy be volt tervezve, el is volt képzelve, ez úgy... Most ilyen jeleneteknél, amikor ennyi ember van, mindig van egy nagyon pici véletlenszerűsége, de hát azért van ott az ember, hogy ezt kiküszöbölje. Szóval gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte 100%-ba pont az lett, mint amit gondoltunk. Generalnie rzecz biorąc było to zaplanowane, nawet wymyślone. No wiadomo, przy takiej ilości osób zawsze zdarzają się jakieś wpadki, ale to można zawsze wykluczyć, więc można powiedzieć, można uznać, że scena została nagrana prawie w 100% na podstawie wcześniejszego planu. De lényegében ugyanezzel a módszerrel vettük föl a torinói lónak a nyitó jelenetét, amikor a ló jön a domboldalon. Az ugyanez a módszer volt. Ott is ugye a ló az nem annyira kiszámítható, mint az ember, de azért végül is ugyanaz lett, mint amit gondoltunk. Generálnie, jeśli chodzi o scenę pierwszą, konia turyńskiego, to był ten sam sposób nagrywania. Tutaj też były zapytania, czy wyjdzie to tak, jak było to zaplanowane, bo koń to jednak zwierzę, ale tutaj też udało się osiągnąć wszystko tak, jak było to poprzednio zaplanowane. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Takie pytanie na gorąco, które mi się dzisiaj podczas tej rozmowy z panem pojawiło, to czy ceni pan kino Krzysztofa Kieślowskiego? Bo są panowie cholernie do siebie podobni. Jak Kieślowski się wycofywał z kina, z robienia filmów, to też to uzasadniał bardzo podobnie jak pan, że jest zmęczony i generalnie nie ma już nic nowego, nie będzie mieć nic nowego do powiedzenia. Bardzo często mówił, że dla niego zawód stolarza jest o wiele bardziej potrzebny niż zawód reżysera. Dlatego takie pytanie, czy zna pan, ceni, jeżeli tak, to dlaczego, jeżeli nie, to dlaczego? Az a kérdés, hogy szereti-e Krzysztof Kieślowskinak a munkásságát, filmjeit, mert neki, a hölgynek, aki itt ül, nagyon hasonlítanak egymásra. Tehát Krzysztof Kieślowski is azt mondta, amikor abba hagyta a filmkészítést, hogy hát egy kicsit már belefáradt, és nem tud már újat mondani. Ugyanúgy úgy tartotta, hogy a filmezés nem annyira becsületes munka, mint az asztalos ipar, és hogy mit gondol erről? Hát ezt nem tudom, hogy a Krzysztof Kieślowski mit gondolt. Én egy projektben vettem vele közösen részt, egy holland City Life projekt volt. Ő csinált egy rövid filmet Varsóról, én megcsináltam egy rövid filmet Budapestről. Közben néha találkoztunk és beszélgettünk, akkor ilyesmiről nem esett szó. Generalnie nie wiem, co myśli o tym Krzysztof Kieślowski. My uczestniczyliśmy razem kiedyś w jednym holenderskim projekcie. On nakręcił krótki film o Warszawie, ja nakręciłem krótki film o Budapeszcie. No i tam wymienialiśmy się poglądami, rozmawialiśmy trochę, ale jeszcze o takich rzeczach mowy nie było. De egyet biztosan tudok, hogy hál' Istennek minden filmrendező különbözik, különböző filmeket csinálunk. Ő neki más volt a stílusa, talán egy kicsit nem emelte el a dolgokat annyira a földről, mint mi. Ő sokkal konkrétabban beszélt, közelebb állt az úgynevezett dokumentumhoz, mint mi. De végül is az a szerencse, hogy minden filmrendező más. Én ennek örülök. Tehát ő csinálta ezt,
mi csináljuk azt, a harmadik Amerikába ezt, a negyedik Japánba azt, a franciák megint más csinálnak, ez jó. Generalnie rzecz biorąc, bardzo cieszy mnie to, iż wszyscy my, filmowcy i reżyserzy, jesteśmy inni. Każdy po prostu ma swój własny język, opowiada o różnych rzeczach inaczej. My robimy swoje, Kieślowski robił swoje, on może bardziej konkretnie, bardziej w stylu dokumentarnym. My trochę bardziej daleko od takiego stylu. Reżyserzy w różnych krajach pracują kompletnie inaczej. Jeden nakręci coś tak, trzeci jeszcze tak, a jeszcze trzeci jeszcze tak i dobrze, bo jesteśmy różni i tak powinno to zostać. De egy dolog biztos, hogy tőlem azt nem fogja hallani, hogy én minősítsem bármelyik kollégám filmjét. Ale jedna rzecz jest pewna, ode mnie pani nigdy nie usłyszy, żebym osądzał lub powiedział cokolwiek o filmie któryś z moich kolegów. Tehát soha nem mondom azt, hogy ő jó filmes vagy rossz filmes. Nigdy nie powiem, czy jest dobrym, czy złym filmowcem. Otthon a feleségemnek. W domu, moja żona, mojej żonie. Ale ja pozwolę sobie to pytanie jakby podtrzymać, dlatego że pamiętam taką wypowiedź pana sprzed paru lat, że właśnie przy wszystkich różnicach jednak czuje pan zaskakującą bliskość z kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Wiem, że byłaby to już trochę ocena, ale może się uda. Mhm. Ugye volt ugye annak ellenére, ugye, hogy nem beszélünk, nem beszél más filmjeiről, hogy jó filmes vagy nem. Volt egyszer arról szó, hogy azért a Krzysztof Kieślowski filmjei közel állnak önhöz. Erről szerintem nem volt ennyire így szó. Hát legalább annyira közel állnak hozzám a Jim Jarmusch filmjei is. No, tak samo blisko vagy, filmje Jim Jarmusza. Sokurova. Vagy, és akkor most belemehetünk az No egész. I możemy wejść w całą listę po prostu takich filmów. Bardzo proszę, nie wiem, czy są pytania. Ja w takim razie powrócę do wątku, który pan, o którym pan opowiadał przed chwilą. O tym wspólnym doświadczeniu, które jest potrzebne, żeby móc w jakimś miejscu nakręcić film. Chciałem zapytać o rolę właśnie miejsca i przestrzeni, dlatego że pana bohaterowie wydają się zawsze bardzo mocno związani z tym miejscem. Właściwie to miejsce ich determinuje. Dlaczego przestrzeń, miejsce, w jakim są pana bohaterowie, w jakim żyjemy, jest dla nas tak ważne? Még az együttműködésről együttműködéshez szeretne visszatérni. Tehát a tér és a helyszín. Miért van ekkora jelentősége, és hogy van az, hogy a karakterek, a színészek is úgy mozognak ebben a térben, hogy közel áll, mintha közel állna hozzájuk, és mintha ez a tér meghatározná őket. Az életünk térben zajlik. A nasze życie dzieje się w przestrzeni. Hát egy helyszínnek arca van. Czyli jakieś miejsca mają twarz. Ennek az épületnek jelentése van. Ten budynek tutaj ma znaczenie. Ez mutat valamit. To coś pokazuje. És hát legalább olyan fontos, mint a főszereplő arca. I to jest tak samo ważne, jak twarz osoby, która gra główną rolę. Hát és elmondhatom ugyanezt a zenéről is, hogy az is főszereplő. Egy filmben nincsenek mellékszereplők egyébként. Tak samo mogę powiedzieć o muzyce w filmie, że muzyka też gra główną rolę. W filmie nie ma ról pobocznych. És akkor ebbe a térben, mint ahogy az emberek a térben mozogni szoktak, hát ugyanúgy mozognak a szereplők is. I w tej przestrzeni, tak samo jak ludzie się ruszają w przestrzeni, to też się poruszają aktorzy. És persze, hogy szeretne az ember mindig olyan helyszínt kiválasztani, amiben a szereplő természetesen létezik. No i oczywiście człowiek zawsze szuka takiego miejsca, gdzie po prostu ci, którzy grają jakiekolwiek role, istnieją w naturalny sposób. És ennyi. Szóval a többi már, ugye két dolog van, reális, normális tér, és utána egy normális élethelyzet, egy olyan szituáció, amiben a szereplő nem játszik, hanem létezik. I właśnie w zasadzie to
tyle, po prostu normalne miejsce i normalna, konkretna sytuacja, taka, która czyni, że aktor nie gra w tym roli, tylko po prostu jest w tej przestrzeni, w tym miejscu. Egy színész akkor kezd el játszani, amikor valamitől valami nem természetes a helyzetben. Aktor zaczyna grać wtedy, kiedy coś w danej sytuacji jest nienaturalne. Hogyha jó a szituáció, akkor nem csinál semmit. Jeśli sytuacja jest ok, to nie zrobi nic. És akkor lehet elkapni a szemét, és akkor lehet látni igazán, hogy ő kicsoda. I wtedy można złapać jego wzrok i zobaczyć tak naprawdę, kim on jest. Amikor már nincsen eltakarva semmi. Kiedy już nic nie jest zaciemnione. És ez ilyen egyszerű, szóval. I to jest takie proste. A czy jest jakaś przestrzeń, w której pan czuje się najlepiej, czy czasem bywa to może czy bywała przestrzeń planu filmowego? És van esetleg valami olyan tér, amiben ön érzi magát a legjobban, vagy legtöbbször ez esetleg a forgatott filmnek a tere volt? Nem, hát azért meg nem őrültem. Nie, jeszcze nie zwariowałem. Hát nekem is van saját élettere. Ja też mam prywatne życie.